Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Sare, pierwsza rybnicka firma na głównym parkiecie GPW oraz salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. W kolejnym wydaniu programu Dziękuję Nie Słodzę goszczę Mirosława Orczyka, trenera koszykówki żeńskiej oraz m.in. Człowieka Roku Rybnik.pl 2007. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa, witam Pana redaktora. Wie Pan, że wywiad z największym gadułą rybnickiego okręgu węglowego to dla mnie spore wyzwanie. No zobaczymy w trakcie programu, czy będzie dalej ten sam gaduła i ten, który ma dużo do powiedzenia, czy pewne sprawy będziemy musieli przemilczeć. Ale na pewno nie słodzimy, tak? Bo widać, że nie słodzimy. Panie Mirosławie, proszę powiedzieć naszym widzom, czym Pan w tej chwili zajmuje się w Sosnowcu? No w Sosnowcu jestem generalnie od 2,5 roku. Rozpocząłem pracę po 2-letnim bezrobociu, jak to nazywamy, prezes tamtego klubu. Zaproponował mi no, taką pomoc, koordynację i tak to się zaczęło w Sosnowcu, że po 3-4 miesiącach zespół trenera i prezesa Marka Sałaty zdobył wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii wieku. No i tą współpracę żeśmy kontynuowali dalej, pracowałem już z kadetkami wtedy. I dzisiaj jest Pan trenerem drużyny seniorek. Tak, i właściwie tak to się rozwinęło, że potem były juniorki i w pewnym momencie zespół seniorek. Chciałem Panu coś pokazać. Dobra? Jeden z ojców sukcesu rybnickich koszykarek stworzył na gali prawdziwe show, zapraszając na scenę wszystkie swoje zawodniczki. To nie chodzi o to, że to był show, to było uznanie naprawdę wkładu pracy i tych ludzi wszystkich, bez których tej koszykówki by nie było, nie byłoby tego sukcesu. Tak, no to do dzisiaj to chyba najfajniejsze takie wydarzenie w moim życiu, wspominam to bardzo, bardzo mocno. Chciałem zapytać, czy to były najprzyjemniejsze, najlepsze chwile w Pana trenerskiej karierze? Myślę, że to była fajna nagroda, że te wszystkie lata pracy i nie tylko, a przede wszystkim w Rybniku, ale nie tylko w Rybniku, taka nagroda naprawdę, która ona daje taką fajną satysfakcję. I to naprawdę była chwila, która była ważna w wielu aspektach, bo tam stanął zespół ludzi, to nie byłem tylko ja. Wiele osób dzisiaj z perspektywy czasu uważa, że Pana zachowanie polegające na tym, że po odejściu z klubu krytykował Pan zarząd za to, co robi w poprzednich miesiącach i latach. Wiele osób uznaje to zachowanie za dziwne i nieeleganckie, ponieważ krytykował te działania Mirosław Orczyk, który był przecież szefem Rady Nadzorczej tego klubu, tak? Czyli nie może Pan powiedzieć, że coś działo się poza Panem, był Pan częścią tego organizmu i doskonale Pan wiedział o tym, co się dzieje w klubie, a mimo to mówił Pan, że szereg rzeczy było robionych źle. Może właśnie mając tą wiedzę i chcąc uniknąć trudnych sytuacji, mówiłem czasami wiele. Wydaje mi się, że ta wiedza pozwalała mi na to, żeby to powiedzieć. Nie zgodzę się, że gdziekolwiek skrytykowałem poczynania. Oczywiście mówimy o zarządzie, w którym byłem, powiedzmy, w tym klubie, bo o tym mówimy, tak rozumiem to pytanie. Wiele rzeczy... W paru wywiadach prasowych pojawiła się krytyka z Pana strony, po odejściu z klubu. Nie, po odejściu z klubu nigdy nie pojawiła się krytyka z mojej strony. Dzisiaj rano czytałem te wywiady. No to ja chętnie bym powrócił do tamtego czasu, natomiast oczywiście no, pewne rzeczy były trudne, jak zawsze nie wiadomo o co chodzi, chodziło o pieniądze, o podział tych pieniędzy, o możliwości ich wydania. Powiem inaczej, o możliwości albo o sytuację niezałatwienia tych pieniędzy, bo nasze role też były podzielone w tym jakby marketingu, w kontekst pieniędzy pojawiał się też w odniesieniu do zaległości finansowych w stosunku do Pana wynagrodzenia za pracę trenerską. I nie tylko.
I nie tylko? To... Poniekąd byłem osobą, która dzięki moim pieniądzom prywatnym ten klub istniał. Bo musimy powiedzieć o tym, że wiele sytuacji było takich, że zawodniczki amerykańskie nie chciały wsiąść do autobusu, bo nie miały zapłacone. I kto przyniósł te pieniądze? Kto wyciągnął je z konta? Chciałem zapytać, ile tych pieniędzy udało się panu odzyskać, a ile nie? Ja powiem tak, jeżeli byśmy dzisiaj popatrzyli na to z punktu widzenia, to ja odzyskałem dużą część pieniędzy. Odzyskałem, no po prostu dostałem te pieniądze, no bo takie były umowy, takie były zapisy. Część udało się w księgowości jakby wykazać, że były to moje pieniądze prywatne, na zasadzie, powiedzmy, jakiejś pomocy doraźnej klubu. Natomiast ja powiem ze swojej strony tak. Ja mam wyrok sądowy, ja nie wiem, prawomocny przeciwko klubowi za tamten czas. I teraz pan mnie zapyta, co ja z tym zrobiłem. To są moje pieniądze. I ten wyrok leży w szufladzie. Ja nie użyłem nigdy tego argumentu, że ja mam prawomocny wyrok jeszcze na kolejne pieniądze. Zamierza pan go użyć kiedyś? Chyba na razie mam z czego żyć. Po drugie, jestem z Rybnika. Po trzecie, czy dzisiaj bym miał satysfakcję wprowadzając gdzieś komornika? To są trudne rzeczy. Oprócz tych takich radosnych, gdzie staliśmy na podium, było bardzo wiele takich rzeczy, o których no myślę, że kibice w ogóle nie zdają sobie sprawy i nie zdają sobie nawet, jak to funkcjonowało. Spotkałem się z taką opinią, że barierą do tego, żeby Mirosław Orczyk razem z zespołem ludzi zbudował coś wielkiego, jest pana charakter zodiakalnego lwa. Samca alfa, który chce mieć nad wszystkim kontrolę, wszystkimi dyrygować. Jest tak rzeczywiście, że ma pan takie skłonności autokratyczne? Być może tak. Natomiast powiem szczerze, że to wynikało też z wielu. Wie pan, ja dzisiaj to samo spotykam się w Sosnowcu, tak? To samo spotykałem się z tym w Ostrowie. Zastając tutejsze klimaty i tutejsze sytuacje, no po prostu trzeba było takim być chyba, żeby do tego dojść, do czego doszliśmy, bo jakbym był człowiekiem, który no by długo czekał, no to myślę, że może bym się nie doczekał. Czy to prawda, że bawi się pan wielkiego brata i kontroluje nawet czas wolny koszykarek, które grają w pana drużyna? To nie ja, to pan kontroluje. Dziennikarze, prasa, paparazzi, tak? Oni są pod pręgierzem, ale co i za coś. Zarabiam miliony, zarabiam duże pieniądze, to muszę niestety też godzić się z rolą taką, że jestem. Nie mogę przejść na czerwonym świetle, nie mogę iść do sklepu i nie mogę się iść napić, tak? I na środku miasta pajacować, i że ja jestem trenerem i się napiłem, tak? To w jakimś momencie ta kontrola musi być, tak? Bo jeżeli ja nie mam sygnałów, tak? Albo znam zawodniczki i wiem, które ja mogę zaufać, ale też nie mogę sobie pozwolić na sytuację, że zawodnik jeździ po mieście i jeździ w stanie. No ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo uderzy to we mnie, tak? Bo uderzy to w renomę klubu. Powiem szczerze, że tak, w Rybniku nigdy się nie zdarzyło, że kogoś skontrolowaliśmy w domu, że gdzieś pojechaliśmy. Ja powiem panu, kiedy my zaczęliśmy kontrolować w pewnym momencie. Kiedy do nas doszły sygnały od kibiców i oni mówili, panie trenerze, ale pan oddaje tu życie, a te dziewczyny nie do końca są takie, jak panu się wydaje. To proszę powiedzieć, z jaką najbardziej ekstremalną sytuacją spotkał się pan podczas takich działań kontrolnych w stosunku do zawodniczek, czy to w Rybniku, czy w innym mieście? To jest trudny temat. Ujawniłbym dużo... Bez nazwisk. Ale sytuacje, myślę, że sytuacje byłyby... No, odbieranie zawodniczki z komisariatu albo siedzącej gdzieś na krawężniku w stanie, gdzie no jest to duży promil. I nie należy to do przyjemnych rzeczy, gdzie oczywiście wydarza się to po meczu, tak?
świętujemy zwycięstwo i nagle o 3 w nocy czy o 4 w nocy ja dostaję telefon z komendy, czy pan jest trenerem, tak, a czy pan przyjedzie odebrać, no a jakie mam inne wyjście? No nie należy to do przyjemności, no, to są trudne sytuacje, uwagi... ale też... Czy te uwagi bardziej dotyczą polskich zawodniczek, czy tych, różnie, które przyjeżdżają z zagranicy? Różnie, różnie, bo dotyczy to i Amerykanek, bo ja powiem szczerze, no u mnie 100%, jakby no 99% to były Amerykanki, tak? No ale polskich zawodników też to dotyczyło. Ja nie powiem, że ostatnio jakieś takie sytuacje były, ale też były takie sytuacje na przykład w Rybniku, że czemu też moja ochrona? Bo jeżeli zawodniczka idzie do takiego marketu i na parkingu gdzieś zaczepia ją 3 gości, bo ona ma czarną skórę i zaczepia ją 6 gości i bijemy się teraz i teraz walczymy z rasizmem, tak? I kto ma przyjechać? Kto ma o to dbać? Dlatego ja też dbam o to, żeby one nie poszły wtedy do ciemnej ulicy, nie poszły gdzieś do knajpy, gdzie mogą dostać, nie powiem ostro, tak? Że ktoś zareaguje zupełnie jejku, inaczej. To pan je naprawdę bardzo, bardzo ściśle kontrolował z tego, są, co pan mówi. I to są różne rzeczy, tak? Bo to są różne sytuacje. No ale też jakby w McDonaldzie w Rybniku mieliśmy też sytuację taką, że siedzi Amerykanka z Polką i podchodzi do nich człowiek i zaczyna wylewać jej na głowę szejka i coś i zaczyna wykrzykiwać i nie wiadomo, czy... I wtedy pan wkraczał do akcji? Nie, wtedy ja wkraczałem już jak na policji była sprawa. Bo szczęście było takie, że koło tej zawodniczki amerykańskiej siedziała Polka, która ją złapała. Ona by zabiła tego gościa. A miała takie parametry, że jakby go walnęła, to by go zabiła. Panie trenerze, a propos Rybnika, padło hasło Rybnik. Wie pan, co się stało tutaj w zeszłym roku, w roku 2015? Złożona przez Basket Row Rybnik oferta realizacji zadania publicznego do Urzędu Miasta Rybnika została dwukrotnie odrzucona przez władze Rybnika. Siłą rzeczy klub nie wystartował w rozgrywkach ekstraklasy. Jak pan ocenia tą sytuację? Po czyjej stronie tego konfliktu, który tu się pojawił, pan się sytuuje jako Mirosław Orczyk? Jest to dramatyczna sytuacja dla mnie, bowiem tyle włożonej pracy, tyle włożonego swojego czasu i życia, bym tak powiedział, życia, żeby ta koszykówka wróciła na salony. Natomiast powiem inaczej, no znowu odpowiem może tak wymijająco. Żużel w Rybniku musi być. Piłka nożna w Rybniku musi być. Koszykówka żeńska według mnie, powiem, powinna. Czy wydawało się, że musi być. I ja uważam, że te 3 dyscypliny, bo to są letnie, zimowe, nie wchodzące sobie w drogę, Rybnik powinien tymi dyscyplinami żyć. Czemu ta koszykówka, wrócimy do wątku, czemu ona powstała w ogóle w Rybniku? Bo ja spotykałem się z prezydentem Adamem Fudalim, jak poszedłem na spotkanie, to on po 3 latach mi powiedział, czemu on się na to zdecydował i czym go ja ująłem, bo ja to nie był żaden układ polityczny, ani żaden układ. To był mój pomysł, że ja wszedłem do gabinetu, pan prezydent powiedział, mamy pół godziny. Ja byłem tam 1,5 godziny i 2 delegacje czekały na zewnątrz. I pan prezydent zapytał mnie tak, za ile będą grać, jaka pogoda, w jakich butach, tam, no tak jak ten. A ja mówię, nie panie prezydencie, nie będziemy tak rozmawiać. Ryzyko moje było wtedy. Ja mam książkę na 3 lata, zaczniemy od tego po kolei, tu dojdziemy, tu przejdziemy, tu do pana przyjdą moi wrogowie i powiedzą, po co temu Orczykowi dałeś te pieniądze, widzisz, przegrał. Ale z tego się podniesiemy, z tego i to zrobimy. Jest to dramat, że nie ma tej koszykówki, bo jak dzisiaj słucham, że ma być koszykówka, nie obrażając nikogo, w piekarach, ma być ligowa koszykówka w piekarach, ligowa koszykówka w mieście Głuchołazy, już jest pierwsza liga, 10-tysięczne miasteczko, jest koszykówka Barasz o pierwszą ligę w Wodzisławiu, tak? A w Rybniku nie ma koszykówki żeńskiej? No to jest jakieś w ogóle dla mnie i ja nie oceniam, czy zawaliła władza, czy ludzie, czy ktoś. To jest dramat. Teraz by trzeba było usiąść do stolika i zapytać się dlaczego. Czy pan na takie rzeczy ma jeszcze siłę i ochotę? Bo na pewno nie jeden kibic oglądający teraz tą rozmowę zastanawia się, czy Mirosław Orczyk zamierza wkroczyć do akcji, tak jak przed laty wkroczył do gabinetu Adama Fudalego. Gdybym dzisiaj nie miał pracy i gdybym nie miał dzisiaj szans na pracę, to powiem panu uczciwie, na pewno bym już wkroczył, bo szukałbym dla siebie zajęcia, szukałbym zajęcia dla kibiców
i szukałbym splendoru dla miasta, bo ja jestem z Rybnika. I widząc szansę na to, że można by to zrobić, bo ja dzisiaj znowu ktoś powie tak, no pan będzie kontrolował zarząd, pan będzie kontrolował radę nadzorczą. Tak, bo ja dzisiaj wiem, gdzie, kogo można za ile kupić, kogo można za ile załatwić, w sensie zawodniczek. Ja wiem, gdzie jest najtańszy bilet lotniczy. Szczerze powiedziawszy, najbardziej w dyscyplinie, którą pan reprezentuje, przerażają mnie te sformułowania, o których pan powiedział. Za ile i kogo można kupić, ile kosztują bilety lotnicze. Wynajęcie samochodów, mieszkań. Mam wrażenie, że w tej profesjonalnej żeńskiej koszykówce cała ta sfera sportowo-szkoleniowa jest na drugim planie. Masz pieniądze, grasz w ekstraklasie. Nie masz pieniędzy, nie macie. Gdzie jest ten duch sportu? Duch sportu? No gdzieś jest. Natomiast jakby patrząc na tą zawodowy sport, no nie mówimy a żużel, a piłka nożna, a koszykówka żeńska dziś jest najbardziej wdzięcznym tematem, bo ja nie znam tak taniej dyscypliny, nie znam tak fajnie sprzedającej się dyscypliny, bo to grają kobiety, grają dziewczyny. Można w piłce nożnej nie można kupić licencji na grę w ekstraklasie. Owszem, w żużlu można, okej, okay, no ma pan rację. Koszykówka żeńska dzisiaj nie jest droga, bo dzisiaj będzie liga zamknięta. Ja już wiem, że jest decyzja o zamknięciu ligi, nikt nie będzie spadał. Dlatego żal mi jest tego miejsca Rybnika w tej ekstraklasie. Bo dzisiaj nie potrzeba na to 3 milionów. Ile potrzeba? Szczerze? Żeby zagrać w tej lidze? Tak. To ja panu powiem, że są zespoły, które nie uzbierały miliona i będą grać. I będą grać dobrze. Bo dobrze kupią, dobrze sprowadzą, będą mieć szkolenie. Panie trenerze, czy to z miłości do koszykówki jest pan nadal kawalerem? Nie wiem, czy dlatego. Myślę, że w pewnym sensie na pewno tak. Dzisiaj można się zastanawiać, czy można było inaczej to wszystko poprowadzić, czy można inaczej było to zrobić. Ja nie żałuję niczego. Tak, oczywiście, jestem sam dalej, tak. Dalej mieszkam na walizkach, to jest cały problem. Wieście ileś dni poza domem, no to tak z normalnym gościem, no tak normalnie to ciężko wytrzymać, no to takie życie trochę nijakie. W ilu procentach czuje się pan człowiekiem spełnionym? Ja myślę, że w wielu procentach. No trudno jest mi określić, bo nie powiem... 50, 80? Nie, no na pewno więcej niż... Choć czasami powiem tak, zastanawiam się nad tym, czy to miało sens. Spełniony, powiem panu szczerze, byłem już, jak wróciłem do Rybnika i zrobiliśmy ten awans. I tam stanęliśmy na tej barierce i tam żeśmy dyrygowali kibicami wtedy. To byłem spełniony. Na gali to było jeszcze większe spełnienie, bo tam mogłem stanąć na tą scenę zaprosić wszystkich, którzy wytrwali, przetrwali i uwierzyli. Panie trenerze, czy mam panu życzyć kolejnego spektakularnego powrotu do Rybnika? Nigdy nie mów nigdy, powiedzmy w ten sposób, że życie pisze takie scenariusze, o których czasami nie możemy sobie wyobrazić. Jak powiedziałem, na dzisiaj pracę mam, na dzisiaj wiem, co mam zrobić, wiem, jaki mam cel na następny sezon. Jak będzie następne sezony, jak życie się potoczy, jeżeli miałby być to powrót, on nie musi być spektakularny, ale on musi być po prostu konkretny, celowy, sensowny i wtedy na pewno będziemy mogli porozmawiać o przyszłości koszykówki. Mówi pan mi przed programem, że to, czego pan żałuje, to, że nie miał pan okazji w 2011 roku pożegnać się z kibicami, z rybnickimi kibicami. Dziękuję kibicom i za tamte lata, być może za przyszłe, być może kibicujmy razem temu, żeby ta koszykówka się odrodziła, żeby wszyscy popatrzyli na to globalnie. Pan dziękuję kibicom, a ja dziękuję panu za to, że przyjął pan zaproszenie do udziału w moim programie. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze drugą część zapisać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.